Siemano, z tej strony Tadeo. Dzisiaj kolejny odcinek 15 minut z. Dzisiaj to będzie gierka Def Jam Fight for New York. Bijatyka taka. Cał się rozłączyła jak zwykle, standardówka. Jest to bijatyka, nie wiem czy mam save'a zapisanego w ogóle. Zaraz się zobaczy. Ale gierkę przeszedłem już całą. Chyba nawet drugi raz. Nie, coś mi się tak wydaje. Nie, nie. Nie wiem, raz grałem na PlayStation 2. No a teraz PSP. Teraz zobaczymy, czy mam save'a. Jak nie stworzymy nową postać. Nie pamiętam za bardzo, jak tam się walczyło. Więc z góry sorry, nie? Jest. Sprawdźmy, czy jakieś walki mamy jeszcze dostępne tutaj. Sorry za ziewanie. No ogólnie możecie jak sprawdzić, nie? Macie ciuszki. To jest jakiś trening? Nie, to nie będzie. Macie studio tatuaże. Jakieś biżuterie, coś. Coś tu jeszcze było? Nie, tutaj jest tatuaże. To tam, nie wiem co tam było. Fryzura, może fryzura. Cholera, wiem. Dobra. Pierdykniemy sobie walkę. O ile jeszcze pamiętam, jak się to w ogóle grało. Exhibit. Nie, to nie tak. Nie to, co chciałem zrobić. Fuck. Wstawaj. Fuck, 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 fuck. Trzeba się uwolnić. Dobra. Sorry, nie pamiętam dobrze, jak to się grało. Czym się łapało? Tym? Nie. Tym? Nie, też nie. Cholera. No, jest. Oj, no nie wiem, kiepsko to widzę, żebym go pokonał. Bo zapomniałem co i jak. No ale dobra, postaramy się. A chwila, tu były chyba mocniejsze ciosy. Nie? Tu jest obrona? Tu jest mocniejsze. No, są od razu mocniejsze. Uwaga, mam furię. Tak, przeminie. Pamiętam co jak za bardzo, sorry. O, wziął mnie. Trzeba się wybronić. Znowu łamanie. Za dużo by mi nie dało. Ale uciekaj od niego. Dobrze. Nie wychodzi mi. Totalna lipa.
Aj, znowu. Znowu łamanie, znowu łamanie. Masakra. Znowu mnie wziął, no kurde. Trochę nie grałem i już nic nie pamiętam. Dobra, jest wykończenie. Na to czekałem. Dobra, czyli nie było tak źle wcale. To tak prezentują się walki. Co, wiadomo, jest pełno miejsc, na którym możemy walczyć. Mamy swoją ekipę ogólnie. Mam garderobę, muzykę do ustawienia, wiadomo, tam nic nie ma ciekawego. A przejdźmy do mapy. Widzicie, można sobie pierdyknąć pełno tatuaży. Weźmiemy sobie jakiegoś, pierdykniemy. Co my tu mamy? Nie, no stary, nie, brzydkie. Dobra, to może tutaj coś. Co tu my mamy? Nic tu nie widać. Nie wiem, takie coś. Dobra, niech będzie takie coś. Coś to tak wygląda jak nie wiadomo co, ale no dobra, no. Tatuaż to tatuaż, niech będzie. To tylko gra. Co my tu mamy? Mamy exit. To tak wygląda tam kariera. Mamy tutaj jeszcze pełno walk różnych jakichś. Różne opcje są dodatkowe, ale weźmiemy sobie single player. Niech będzie. No jak widzimy, tutaj macie pełną postaci i tutaj macie style po lewej, na dole oczywiście, jakie prezentują. Nie wiem, jak widzicie, możecie znaleźć, są różni jacyś raperzy, coś, cokolwiek z tego grona. Ale wezmę takie najbardziej popularnego chyba, Exhibita. Ready. Dobra, obojętnie. No, Method Man. No, Method Man też chyba, myślę, że znacie. Kojarzycie może. Próbuję na Fury kogoś rozwalić tym razem. Co, i tak będziemy sobie walczyć cały czas? O, zrobił coś nowego, dobra. To nie koniec. Możemy go również wrzucić tam do metra, wtedy to już od razu jest finał, jest po nim. Koniec? Nie, jeszcze nie. Może teraz, jeśli go złapię. Jednak nie. Nie pamiętam, czy w ogóle to dobrze robię. Tak mi się wydaje, że coś źle z tą furią odwalam. O, ale wykosił. No i poszła. To nie na story, ziomek.
wygaszacz. Kran mi się wyłączył, czyli 10 minut oznacza. Dobra, ja tam do niego nie schodzę. A walną mnie. Skubany. Zaraz go wykończę, Nie. KO. Jeszcze nie? A, już pamiętam, jak to było z tym łapaniem chyba. No ale dobra, furia mi się wyłączyła. Nie, mu się za to włączyła. Trzeba było strzałkami jakoś to odpalić. Dodatkowo jeszcze. No kurde, czemu on taki... Już się nie powinien dawno trzymać. A, źle to widzę, Ale mnie poskładał. Ale mi słabo idzie, masakra. Po prostu po nim praktycznie, nie? Jest butelka, jakoś to można było brać, czekajcie. Chyba nie wezmę jej. No i tak właśnie odblokowałem jedną z furii. Oh man! Każda postać ma kilka, z tego co ja pamiętam. Tak więc można się, można załatwiać ich na różne sposoby. Okej, nie chcę Red Metro. Co tu jeszcze było takiego ciekawego? No jak widzicie, może jest wiele jeszcze innych postaci do odblokowania, z tego co widzę, jest ich 68. Macie pełno styli, jakie oni się walczą, mam street wrestling, hitboxing i takie różne tam. Dobra. Miejscówki też, jak już widzicie, jeszcze 4 jeszcze zostały do odblokowania. U mnie tak do końca jakoś tam nie przyszedłem. Aha, tu jest. Tutaj możecie, jest multiplayer. Tak wam pokazuję teraz, bo już tu już koniec czasu praktycznie. Nie wiem co wam już więcej pokazać. No, macie różne przeróżniejsze kawałki. Właśnie też z tych postaci, które biorą tutaj udział. Są też, jak widzicie, Exhibit, Ice-T, który jest tam walczy. To chyba pamiętam, nie? Fat Joe też jest. Method Man to na pewno, jak widzieliście przed tą walkę. No i trochę jest kawałeczku właśnie z czarnych rytmów. Najlepszy wynik KO. 24 sekundy załatwiłem przeciwnika. Dobra, ludziska. Ja się z wami żegnam, tak więc do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, na razie, cześć.